Witajcie. Poproszono mnie, żeby nagrać rozwiązania do zadania z próbnej matury z informatyki, które to zadania zostały udostępnione gdzieś tam w grudniu 2022 roku. Chodzi o zadanie o kosmicznym meczu. Tak ono brzmiało. Dawno temu w odległej galaktyce rozegrano mecz w grę, która przypominała siatkówkę. W meczu wystąpiły dwie drużyny, A i B. Mecz składał się z 10 tysięcy krótkich rozgrywek. Każda rozgrywka kończyła się wygraną jednej z dwóch drużyn, za którą zwycięska drużyna otrzymywała jeden punkt. I w pliku match.txt jest seria 10 tysięcy rozgrywek. Tak, no i to wygląda tak. A to znaczy, że była rozgrywka, którą wygrała drużyna A, B to drużyna B. O cała filozofia jest to jeden wiersz w zasadzie. No i pierwsze zadanie brzmi oblicz ile razy nastąpiła sytuacja, w której rozgrywkę wygrała inna drużyna niż, niż rozgrywkę poprzednią. W praktyce chodzi o to, że trzeba wszystkie pary znaleźć, które się zmieniają z A na B lub z B na A. No i tu możemy sobie odpalić plik na maturze przykładowy i zobaczyć wynik. No i tu pierwszy zonk, bo chociaż zrobiłem to zadanie na dwa sposoby, to muszę wam powiedzieć, że zadanie jest wredne, bo... Znaczy, ono jest proste, tylko co jest wredne? Wredne jest coś w ogóle niezwiązanego z zadaniem. Mianowicie, tutaj sobie uwagę możecie moją przeczytać, już nie będę jej głośno tu wyrażał. Otóż w tym pliku, gdzie jest przykład, na końcu przykładowych danych nie ma entera, a w pliku match.txt, czyli tym naturalnym, jest enter. Niby drobna różnica, ale jak tego nie zauważycie, to w zasadzie możecie otrzymać wynik o jeden inny. Dlaczego? No, bo skoro porównujemy dwa znaki, które są różne, no to napiszemy sobie algorytm, powiedzmy, że przeczytałbym sobie linię tekstu i nie usunął zbędnych znaków białych typu Enter czy coś z tyłu, tylko tak po prostu przeczytał wiersz. No to się okaże, że mój algorytm zadziała na pliku tym, mecz przykładowy i ich sugerowana. Odpowiedź dla pliku przykładowego, która wynosi 1798, u mnie też taka będzie, bo plik przykładowy ma dokładnie 10 tysięcy znaków. No i człowiek przekonany, że skoro algorytm działa, no to na pewno na tym prawdziwym pliku mecz też zadziała. Problem polega na tym, że funkcja chociażby readline, czy moglibyśmy w C++ użyć jakiejś innej metody odczytywania, no może ten znak końca linii, ten enter, potocznie mówiąc, zaliczyć jako znak. I na przykład algorytm, który porównuje dwa znaki, porówna sobie na przykład różne a z enterem, wyjdzie mu, że to są różne znaki, no i da o jeden, o jedną oczko zły wynik, bo policzy różnicę, która nie powinna być brana pod uwagę. No i okej, okay, ja rozumiem, że trzeba na takie rzeczy uważać, tylko wiecie, jak to mówią, plik przykładowy jest mylący. I teraz... W zadaniu można stracić punkt właśnie przez to, że te jedno oczko się różni wynik. No i mam wrażenie, że ktoś celowo dał ten enter, a tam go celowo nie dał, no ale to nie powinno być chyba w ten sposób, prawda? Skoro umiem zrobić zadanie, rozkminiłem algorytm, porównuję pary, no to łapać się na tym, że pliki się różnią tym enterem, i, i tym bardziej, że sugestia jest taka, że jak mi tutaj wychodzi o ten wynik, na pliku przykładowym, no to pewnie mój algorytm jest super, nie? A się okaże, że nie jest, jeżeli go nie przemyślałem pod kątem pustych enterów i tak dalej. Generalnie zawsze radzę pliki z danymi na maturę przeglądać i patrzeć, czy nie ma tam jakiegoś entera na końcu albo pięciu, albo pustej linii, bo może to zaburzyć odczyt danych. Nie tylko w tej sytuacji, ale też na przykład w C też można się na tym zahaczyć. No, ale już wróćmy do zadania, nie męczmy tego tematu. Otwieramy plik Match.txt do odczytu. Ja tu sobie jeszcze kodowanie sprawdziłem. Tam jest UTF-8, więc na wszelki wypadek dorzuciłem i czytam od razu tę jedną linię do zmiennej linia i od razu do linia oryginalna, bo ta zmienna linia będzie się tam zmieniać, a linia org chce zachować to, co przeczytałem. No i tu ten strip nieszczęsny, który ten Enter tam usunie, jeżeli on by był. No, akurat jest. Równie dobrze można go tu ręcznie wywalić. Widzicie, pusta linia po enterze, i po prostu zapisać bez Entera i tyle. No i co tu mamy? Mamy tutaj pierwszy sposób na pierwsze zadanie. No, prosta sprawa. Przechodzimy przez wszystkie pozycje od pozycji w tym napisie zerowej do przedostatniej. I porównujemy tę pozycję z następną, dlatego do przedostatniej, żebyśmy mogli porównać przedostatni element potem z ostatnim, tak, żeby nie wyjść poza, te, poza ten napis i nie porównywać czegoś z czymś, co nie istnieje. No i za każdym razem, gdy ta różnica tutaj jest prawdziwa, czyli te dwa znaki się różnią, to znaczy, że nastąpiła ta sytuacja, na którą czekam, czyli ta zmiana wyników. No i tu ile wtedy narasta na koniec sobie to wyświetlę, tam wyjdzie 5030. O tu możecie podejrzeć, niżej jest już okienko z wynikiem i to działa. Drugi pomysł, który miałem, również krótki, choć bardziej zakręcony, polega na tym, że A i B zamieniam sobie na zera i jedynki. No bo mogę. Zatem otrzymuję taki długi 10 Tysięcznoznakowy ciąg zer i jedynek. następnie robię sobie drugą linię, która od pierwszej różni się tylko tym, że nie mam pierwszego znaku, a ostatni dubluje. Na prostym przykładzie powiedzmy, że miałbym coś takiego, ja to zaraz usunę, ale powiedzmy 0, no może od zera nie zacznę, o tak powiedzmy, zresztą to bez znaczenia, bo tam A to 0, B to 1 i tyle. I teraz ten drugi zrobiłbym identyczne, czyli robię sobie kopię, ale bez pierwszego znaku. O w ten sposób. A ostatni znak, stąd tę jedynkę przepisuje raz jeszcze. I teraz zwróćcie uwagę, że w tym samym, w tej samej kolumnie, czy można powiedzieć, w tej samej pozycji tej liczby bitowej. Mamy taką sytuację, że tak naprawdę ta pozycja u góry, i ta, i ta na dole to są. Dwie obok siebie, gdy miałem te ABC, AB, AB, BBA i tak dalej, to to są te dwie, które były obok siebie. Teraz są pod spodem, na tej samej pozycji, bo usunąłem jeden element. Okay? Zatem taka para w pionie, to jest dokładnie to, czego szukam. Jeżeli tu będzie 1, 1, to mnie to nie interesuje. Jeżeli będzie 0, 0 w takiej kolumience, to mnie to nie interesuje. Natomiast wszędzie, gdzie jest 0, 1 lub 1, 0, to mnie to interesuje. No ale tak się składa, że takie coś to jest operacja XOR XOR właśnie tak działa na bitach, że jedynkę 001 jedynkę zamienia w jedynkę, kiedy połączę takie dwa, takie dwie bitowe liczby za pomocą XOR, to uzyskuję jedną, i tam, gdzie były różnice, to będzie jedynka. A tam, gdzie było 0,0 lub 1, zostanie tam stawione 0. W efekcie otrzymam ciąg po złączeniu, gdzie jedynki. To są te sytuacje, które mnie interesują. Więc potem wystarczy policzyć jedynki. No i dokładnie tutaj to zrobiłem. O, ta linijka załatwia sprawy, bo te napisy zero-jedynkowe zamieniam na liczby binarne. Te liczby binarne łączę XOR-em w efekcie, czyli tym tutaj operatorem. W efekcie uzyskuję taką wielką liczbę binarną z jedynek i zer, gdzie te jedynki to jest to, co chcę policzyć, więc zamieniam to sobie na napis, którego znowuż to... Pozbawiam dwóch pierwszych znaków, bo liczba bitowa zamieniona na napis będzie miała takie 0b na początku. Nie chcę tego. No a potem jeszcze zliczam funkcją count wszystkie jedynki w tym ciągu i też otrzymam 5030. No takie dziwadło, ale też działa. <grym> Możecie to w ten sposób sobie zrobić. Ok, drugie zadanie, czyli w zasadzie to podpunkt do tego. Zadania. Pierwszy set w meczu trwa do pierwszej rozgrywki, i oni tak dziwnie tę rozgrywkę zdefiniowali, że ona się kończy, ta pierwsza rozgrywka, gdy ktoś osiągnie przynajmniej 1000 punktów, czyli większe równe 1000, już to słyszymy, nie? Tam wybrzmiewa. Natomiast drużyna przeciwna musi mieć przynajmniej 3 mniej. No to minus 3, tamta ilość punktów musi być minus 3, przynajmniej lub więcej. No i to w zasadzie tyle. Tu nic więcej nie ma. Musimy zatem odpalić nasz algorytm i sobie tutaj posprawdzać parę rzeczy. A jakie? No zliczać punkty dla A, dla B i sprawdzać, ile te punkty wynoszą. Gdy któraś ze drużyn przekroczy tysiąc i równocześnie ta druga będzie miała trzy punkty mniej, przynajmniej trzy punkty mniej, może być większa różnica, no to, no to kończymy, tak? No i tu jest to prosto zrobione. Tu będę sobie ile A, ile B zliczał właśnie te ile punktów już są, pod kto sobie zapamiętam, kto tam obecnie prowadzi, przy czym te kto można byłoby u, u, no, w ogóle usunąć, to jest niepotrzebny element, bo tak naprawdę odpowiedź jest w jednym wierszu zawarta później, więc można sobie rzutem oka zobaczyć, kto wygrał, bo będzie widać, kto ma więcej punktów. Zatem czasami generowanie na siłę programem jakiegoś wyniku jest zbędne, skoro wynik wynika z jednej linijki. No ale czasami wynik to jest wiele linijek, i wtedy trzeba wyłapać w tej odpowiedzi jakąś tam konkretną. Tu akurat mógłbym tego nie robić, ale niech będzie. Ile A0, ile B0? To na razie pusty napis. No i teraz idę po prostu po znakach przez całą tę linię oryginalną. I jeżeli tam było A, to zwiększam punkty A. Jak nie, to dla B zwiększam. No bo jak nie A, to B. To. Wiadomo. I teraz po takim zwiększeniu szybciutko monitoruję, czy przypadkiem nie jest spełniony ten warunek, że punkty to już przynajmniej 1000 lub więcej, a druga drużyna ma te punkty minus 3, dokładnie o 3 mniej lub jeszcze mniej, czyli różnica jest przynajmniej trzech punktów. No i jeżeli tak, to znaczy, że A wygrała przerwę poszukiwania, bo już ten tutaj, jak to oni to nazwali, o, ta pierwsza rozgrywka, tak już się zakończyła po tym zdobyciu tych punktów, więc to będzie A. Nie, nie sprawdzam dalej, jak to B miało 1000 punktów lub więcej, a A mniej o 3 lub więcej niż 3. To wtedy B wygrało, przerywam tak czy inaczej, dalsze tutaj analizy, wyświetlam sobie i to, co uzyskam, jest, moi drodzy, tu. No i tu już widać, że B wygrała mając 1004 punkty. A A akurat 3 mniej udało jej się tam zdobyć. I to było 1001 punktów. No i to zdaje się, też jest prawdziwa odpowiedź. Chyba tak nie. Sprawdźcie. W sumie. Tam są też odpowiedzi w arkuszach. No i co? 1-3. Powiemy, że drużyna ma dobrą pasę, jeżeli wygrywa rozgrywki co najmniej 10 razy z rzędu, czyli musi być 10 razy A lub więcej, i lub 10 razy B, lub więcej. No i tutaj chodzi o to, że musimy. Sumować łączną liczbę wszystkich dobrych serii drużyny A i B razem i znaleźć, która z drużyn miała taką serię najdłuższą. No to ja to sobie zrobiłem za pomocą wyrażeń regularnych. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest. Jest to takie narzędzie do pracy z tekstami, gdzie mamy pewien sprytny mechanizm m, tworzenia pewnego wzorca i komputer tego, ten wzorzec wyszukuje w napisie to jest jeszcze kilka innych mechanizmów, ale powiedzmy, że w pewnej ogólności wyrażenia regularne na tym polegają. No ja tutaj sobie to wykorzystałem, więc zrobiłem funkcję, która dla dwóch znaków a i b wykona mi pewne poszukiwania, mianowicie poszukiwania najdłuższych serii zwycięskich tych od dziesięciu w górę dla drużyny a, a potem dla b. Zatem można powiedzieć, że ta pętla wykona mi coś dla a i dla b. Te same czynności, tylko Dwa razy. No, nie chciałem tego pisać dwa razy, więc użyłem sobie pentelkę. Mam tutaj linię, którą, która kopiuje od oryginalnego napisu, bo ta linia tutaj będzie modyfikowana. No i co tutaj sobie zapamiętuje zmienna pomocnicza, ile, jakaś długość, też wszystkie są na początku zero. No i zaczynam odpalać ten mechanizm wyszukiwania tych najdłuższych ciągów. No i właśnie tu korzystam z tych wyrażeń regularnych. RE, biblioteka i funkcja szukaj. Ona szuka według pewnego wzorca tutaj wskazanego szuka mi w linii kolejnych dopasowań. Jak znajdzie to potem będę tutaj za chwilę omówię ten wzorzec, ale powiem w skrócie co tu się dzieje. Jak znajdę to potem po takim znalezionym wzorcu tam sobie zwiększę ile takich znalazłem w serii, to właśnie te ile no i zapamiętam długość która tutaj była, czyli ta największa maksymalna dla tej drużyny A. Po prostu będę szukał serii o najdłuższej wartości, więc nie dość ile ich było, to jeszcze jaka była wartość najdłuższej serii. Więc tu sobie to zapamiętuję, a jak już sobie zapamiętam, to skracam linię, żeby szukać dalej, a nie gdzieś tam od nowa czy, czy coś. Więc ta linia, miejsce, gdzie znalazłem tę serię. No to sobie szukam później za tą serią ko w kolejnych rozgrywkach. No i to się właśnie dzieje tutaj. A jak to jest zakodowane, tak sobie to rozłożycie na czynniki pierwsze będzie widać. Ja może tylko powiem o tym wzorcu. Mam nadzieję, że wiecie, czym są wyrażenia regularne, to nie musicie tego słuchać. Jak nie, to zaznaczę, co to robi. Warto to poznać. Bardzo fajna mechanika. Otóż to działamy więcej tak. W miejsce tutaj tego, tej zmiennej znak zostanie wstawiona literka A a całe wyrażenie mówi mniej więcej tak. Słuchaj, komputerze, znajdź mi przynajmniej 10 takich znaków A. Może być więcej, dlatego przecinek i tu nic, taki otwarty zakres. Ale będzie to zachłanne, czy jak znajdziesz 12 takich A ciurkiem, Oto, to, to jeszcze lepiej, a 13, to dawaj 13, nie? To będzie szukanie zachłanne najdłuższych ciągów A. Jak pierwszy znajdzie, to się zatrzyma, i zwróci specjalne takie odpowiedzi, czy znalazł, czy nie, do zmiennej znalezione. No i ja tu sobie tą znalezione później jakby używam. Pod metodą grob będzie ten napis znaleziony, więc mogę sprawdzić jaki jest długi. Przez to wiem, czy to jest seria dłuższa, czy krótsza. A pod zmienną span będę miał taką krotkę, chyba to była, gdzie pod pozycją 0 jest gdzie się zaczyna ten znaleziony ciąg, a pod pozycją 1, gdzie się kończy. Zatem jak ja znam pozycję końca mojego znalezionego ciągu tych AAA czy tam BBBB, no to potem te linie, czyli szukam dalej za tamtą pozycją gdzieś tam w dalszej części, ok? No i to się dzieje tu, że ta linia się skraca i ten while wyszukuje wszystkie takie podciągi przynajmniej 10 elementowe, o to szuka, 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 szuka i zapamiętuje ile ich było i jaki był najdłuższy. Efekt jest taki, że najpierw dla A znajduje mi, a potem dla B. No i tu nie mam wprost wyniku, ale wystarczy zerknąć i odpowiedzieć na pytanie. Łączna ilość serii to 6, bo dwie serie miała drużyna A i dwie serie drużyna B, a najdłuższą miała B drużyna, bo jak porównamy najdłuższe serie, to widzimy, że B miała 15 Taką ilościowo zwycięską serię. A, a 11 to było maksymalnie. No i co? No i to tak o tyle. Obiecałem to. Umieszczam. Miłego rozwiązywania zadań.